a tam kolega stoi, już nie będę pokazywał. Jesteśmy chyba dzisiaj nad jeziorem Piasecznym. I co, będziemy tu ptać. I przypominam, w sklepie Grosik TV na hasło alfa i beta 2 razy więcej gratisu przy zakupie detektora. Pozdrawiam serdecznie i do pierwszego. Pierwszy fancik, drucik mieciany, panierc, kawałek. Pierwszy moniak dzisiaj. Jeden grosz na szczęście. Tyle tego gówna się naszukałem. Przesito mi chyba spadało. Mam pierwszą biżu. I nie wiem, czy nie sreberko. Tak, 925 tutaj. Jest ribro. 925 tutaj ku palce. Ja tym razem tylko 10 groszy. Jakiś biżu czy co to kółeczka? Nie, to jakiś badziew. Mam jakiegoś muniaka. Ale patyna, 50 groszy. Teraz coś takiego wyszło, nie wiem, czy to kawałek rurki, czy to jakiś pierdzionek kiedyś był. Nie wiem. Może później się jak oczyści, się coś dojrze, albo to po prostu jakiś kawał rurki uciętej. Kolejna monetka, 10 groszy. Na obecną chwilę mamy tak. Kolega, 12 zł z PRL-u, 80 groszy współczesne, śrubki, jakieś ołowie. A u mnie, o, to co widać, nawet nie chcę się tego liczyć, szału nie ma. To jak na razie robi robotę, silverek. Ale to jest dopiero początek. Mamy jeszcze cały dzień przed sobą. Igła do piłki z wody. W jednej jamce patrzę dwa pociski. W jakim ładnym stanie? Biżu. Bałwanka srebrnego. Zobaczcie, jednym sicie 10 groszy i Fiat. Krzywieszka. Dzisiaj naprawdę dzień dziwny fanta. Zobaczcie, wentylak nawet z wody. Taki zestaw, śruba i 10 groszy. Witam na podsumowaniu z domu i moich fantów, oczywiście kolegi, to tam wiele nie wyszło, złoty coś i bez żadnej biżuterii dzisiaj. A u mnie co wyszło dzisiaj? Zobaczcie, jakieś różne śrubki, nakrętki, ołów, łuski, kolczoki. To chyba z zegarka, śrubki, kabelki, jakieś wentylki, igła do piłki, Fiat, to coś. Pozdrawiamy Lubin przy okazji. Tutaj jakieś dziabongi, nie wiem co to, to też nie wiem czy to. Ale chyba kawałek rurki jakiś ucięty, tak mi się udaje, bo to na to wygląda. No i dominału 50, 80, 90. Nie. 50 zł 9. No i dwa sreberka, ten kolczyk. 925. Tutaj punca jest. No i bałwanek srebrny. I tak to się prezentuje. Dobra, do następnej części. Pozdro. Siemaneczko, w drugiej części. Pioro Piaseczne, Boże Ciało. Dzisiaj kolejny dzień. Po Bożym Ciele, moja ulubiona plaża.
Najpierw plaża, później wejdę do wody, może co pogubili do pierwszego. Pół plaży za mną, a tylko 11 groszy. Czarno tu widzę. Pierwszy sygnał, kawałek zrywki i piąteczka, piątunia zawsze cieszy. A tym razem 100 groszy, 100 tułeczka. Teraz jak miło dwa moniaczki w sitku, 20-10 groszy, chwila przerwy na pomoście i lecimy dalej. Kolejny nominał, 200 groszy. Kolejna piątunia. A czemu tak jestem nisko? Wlazłem pod pomost i samym sitem situję. Proszę. Kolejna piątunia, idziemy po rekord chyba dzisiaj. Teraz dwa dzienne sygnałki, 5 groszy i coś zestawu wędkarskiego. Tym razem jakaś zapalniczka. O, już chyba nie działa. Jakaś biżuteria chyba. Nie wiem, czy to pierdzionek, czy co to. Z jakimś ziomkiem. A tym razem jeden grosz. Ale już takich nie będę nagrywał sygnału. Chyba, że jakiś większy nominał wpadnie. I kolejny sygnał. I złotóweczka. Kolejny sygnał na 2 złote. O, jest 2 złote. Na 18, 20 chyba. 10 groszówka. Teraz 20 groszy i 10 wlazłem znów pod pomost. 2 sygnały oddzielne. Mam pierwszą biżuterię, dziś jakiś pierdzionek, ale chyba szajs. Kolejny urobek, 12 groszy i taki pierścionek. Przyszła pora na podsumowanie. To ta zapalniczka, moniaczki, to coś wędkarskie, 3 pierdzionki chyba, ten plastikowy taki, ten taki miedziucha z oczkiem i ten chyba taki na rękę z tym metalowym czymś. I nominało ile wyskoczyło? 15, 19, 22. 50, 23 zł i 7 groszy. Jeśli się podobało, łapka do góry i subik i do następnej części. Pozdro. Nie czekam, przyspieszam, cel na mapie wyznacza pineska. Koła kręcą się jak ruletka, wóz albo przewóz, nigdy nie pękam. Nie czekam.